Pani Marszałek, Wysoka Izbo. W imieniu Komisji Infrastruktury mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie zawarte w druku 1318 w sprawie rządowego projektu ustawy druk 1046 o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Zakres projektu ustawy odnosi się do zagadnień związanych z wprowadzeniem nowego systemu przyznawania uprawnień na stanowisku maszynisty na terytorium Unii Europejskiej. Projekt w zakresie swojej regulacji zawiera przepisy umożliwiające wykonanie prawa Unii Europejskiej zawartego w dyrektywie 59 z 2007 roku Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku w sprawie przyznania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty, dziennik urzędowy L315 z 3 12 2007 roku, strona 51, jest to wdrożenie częściowe, oraz prawa zawartego w decyzji Komisji nr 765 z 2011 roku z dnia 22 listopada 2011 w sprawie kryteriów uznawania ośrodków szkoleniowych prowadzących szkolenia zawodowe dla maszynistów, kryteriów uznawania egzaminatorów maszynistów, jak również kryteriów organizowania egzaminów zgodnie z dyrektywą 59 z 2007 roku Parlamentu Europejskiego i Rady, dziennik urzędowy UEL 313 z 29.11.2011, strona 36. Wejście w życie dyrektywy 59 z 2007 roku zapoczątkowało proces harmonizacji zasad przyznawania uprawnień maszynistom na poziomie Unii Europejskiej. Transpozycja do polskiego porządku prawnego spowodowała, iż dokumentem uprawniającym maszynistę do prowadzenia pociągu lub pojazdu kolejowego są licencja maszynisty wydawana przez prezesa UTK oraz świadectwo maszynisty wydawane przez przewoźnika kolejowego lub zarządcę infrastruktury kolejowej, na którego rzecz maszynista świadczy pracę lub usługi. Osoby ubiegające się o pracę na stanowisku maszynisty według nowych zasad są obowiązane do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym przed uzyskaniem licencji maszynisty. Licencja maszynisty jest dokumentem obowiązującym na terytorium całej Unii Europejskiej według jednolitego wzoru. Wprowadzenie w Polsce nowego systemu przyznawania uprawnień dla maszynistów wiąże się ze spełnieniem nowych warunków ze strony podmiotów zaangażowanych w proces szkolenia. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury są obowiązani do opracowania nowych procedur wewnętrznych związanych z procesem wydawania świadectw maszynistów. Podmioty zainteresowane prowadzeniem ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów muszą między innymi zapewnić odpowiednich instruktorów i egzaminatorów oraz uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez prezesa UTK. W związku z modyfikacją zakresu badań lekarskich dla licencjonowanych maszynistów w stosunku do aktualnie realizowanych, odpowiednie działania dostosowujące muszą przeprowadzić także podmioty uprawnione do przeprowadzania badań maszynistów. Podmioty te obowiązane są również do uzyskania wpisu na listę prowadzoną przez prezesa UTK. W projekcie znalazły się następujące uregulowania. Definicja pojazdu kolejowego specjalnego, definicja usługi trakcyjnej, kryteria uznawania środków szkoleniowych prowadzących szkolenia zawodowe dla maszynistów, kryteria uznawania egzaminatorów maszynistów, kryteria organizowania egzaminów, zasady przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych maszynistów i kandydatów na maszynistów. Zostały sprecyzowane obowiązki pracodawców maszynistów ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących medycyny pracy i badań profilaktycznych pracowników. Wprowadzono ponadto rozwiązania mające na celu wyeliminowanie praktyk związanych z pracą maszynistów, które mają negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. W związku z licznymi przypadkami rozbieżności w przepisach wewnętrznych wydawanych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury regulujących zagadnienia związane z bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, rozszerzono również katalog zadań wykonywanych przez prezesa UTK. W trakcie pracy nad tym projektem wprowadzono szereg poprawek o charakterze regulacyjno-legislacyjnym oraz porządkujących. Jedynym zapisem w tej regulacji, do którego były zastrzeżenia konstytucyjne, dotyczyły katalogu zadań prezesa UTK, a dotyczyły konkretnie wydawania instrukcji i wytycznych przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. W celu ujednolicenia rozwiązań stosowanych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Wprowadzona obecnie zmiana polega na tym, iż na wniosek prezesa UTK minister właściwy do spraw transportu w drodze rozporządzenia określi procedury utrzymania i eksploatacji w transporcie kolejowym, mając na uwadze potrzebę zapewnienia jednolitych warunków wykonywania działalności na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej przez przewoźników kolejowych i zarządców, mając również na uwadze
bardzo ważne względy bezpieczeństwa transportu kolejowego. Zgodnie z dyrektywą 59 z 2007 roku z obowiązku posiadania licencji i świadectwa zwolnieni są maszyniści, którzy nabyli uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych w ruchu międzynarodowym na podstawie prawa krajowego lub rozpoczęli szkolenie w celu uzyskania tych uprawnień przed dniem 29 października 2011 roku. Tego rodzaju uprawnienia mogą obowiązywać najpóźniej do dnia 29 października 2018 roku. Po 29 października 2013 roku wszystkie osoby, które nabywają uprawnienia maszynisty, powinny być szkolone według nowych zasad, uzyskując po zakończeniu szkolenia licencję i świadectwo maszynisty. Ostateczny termin, po upływie którego wszyscy maszynisty prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe powinni posiadać licencję i świadectwo maszynisty, do 29 października 2018 roku. W ostatnich latach na rynku kolejowym w Polsce stosowaną przez niektórych przewoźników kolejowych praktyką jest korzystanie z usług maszynistów na podstawie umów cywilnoprawnych za pośrednictwem agencji zatrudnienia lub innych przedsiębiorców wyspecjalizowanych w zapewnianiu personelu kolejowego. W takich sytuacjach trudno stwierdzić, czy maszynista, przystępując do wykonywania czynności na stanowisku z zachowaniem wymaganego okresu nieprzerwanego odpoczynku, niezbędnego do bezpiecznego prowadzenia pociągów, jak również zapewnieniem odpowiedniego poziomu przygotowania zawodowego, który powinien być stale monitorowany przez przewoźnika kolejowego. Projektodawca zaproponował w tej sprawie, aby działalność polegającą na zapewnieniu obsługi maszynistów mogli wykonywać wyłącznie przewoźnicy kolejowi posiadający ważny certyfikat bezpieczeństwa. Projektodawca wprowadził również uprawnienia dla prezesa UTK do cofnięcia certyfikatów bezpieczeństwa przewoźnikom kolejowym, którzy nie stosują się do wymogów bezpieczeństwa określonych w instrukcjach. Nałożono również na maszynistę obowiązek informowania pracodawcy o okolicznościach uniemożliwiających mu wykonywanie uprawnień zawartych w świadectwie maszynisty. Ponadto nałożono na maszynistów obowiązek składania oświadczeń, w których informują przewoźnika kolejowego, na którego rzecz wykonują pracę, czy świadczą również usługi, czy świadczą usługi również na rzecz innych przewoźników kolejowych. W przypadku oświadczenia, w którym maszynista stwierdza, iż wykonuje czynności prowadzenia pojazdu trakcyjnego także dla innego podmiotu, oświadczenie takie należy przekazać prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego. Za niewykonywanie obowiązków związanych ze składaniem oświadczeń dotyczących czasu pracy, a także dla przedsiębiorców nie będących przewoźnikami kolejowymi, którzy świadczą usługi w zakresie udostępniania maszynistów, przewidywane są odpowiednie sankcje. Przedstawiona regulacja zawarta w druku 1046 jest regulacją oczekiwaną przede wszystkim przez środowiska kolejowe. W związku z wysoką średnią wieku pracowników wykonujących czynności na stanowiskach związanych z prowadzeniem pojazdów kolejowych w ciągu najbliższych 5 lat, przy założeniu utrzymania aktualnych potrzeb przewozowych, niezbędne będzie wyszkolenie ponad 3000 nowych maszynistów. Przedmiotowa regulacja przyczyni się do poprawy transparentności nowego systemu przyznawania uprawnień dla maszynistów. Wejście w życie tej regulacji spowoduje płynne przejście do nowego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz podniesie znacząco bezpieczeństwo w transporcie kolejowym, o co wszystkim na pewno chodzi. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu Komisji Infrastruktury wnoszę o przyjęcie przez Wysoką Izbę rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym zawartej w druku 1318 i 1046. Dziękuję. Dziękuję, pani posłanko.